ten mecz w Cancun może być zupełnie inny, może to być jednak dużo bardziej zacięte spotkanie. Po pierwsze, Iga jednak jeszcze, no, to nie jest jeszcze taka Iga, jaką byśmy chcieli oglądać. Witamy serdecznie w programie Super Tenis z serca Super Expressu, gdzie zawsze ten Super Tenis nagrywamy. Nagrywamy, ponieważ rozpoczął się ATP WTA Finals w Cancun i porozmawiałem o tym z Michałem Chojeckim, który troszeczkę musiał tej nocy razem zresztą ze mną stracić, żeby tą igę zobaczyć w akcji. Jak się ten mecz tobie, Michał, podobał? Pierwszy set ciężary, jak to no, często się mówi potocznie, tak. A później poszła jak spłatka. To była taka trochę mieszanka Igi z Tokio z Igą z Pekinu, czyli no, początek naprawdę no, niepokojąco słaby, bo Iga na początku bardzo słabo serwowała, bardzo dużo... Też powiedzmy z kim? Marketa Wondruszowa. Z Marketą Wondruszową. 7-6, 6-0, żeby tak dla porządku dziennego. Początek Iga zupełnie taka rozregulowana, nie mogąca złapać rytmu gry. No tak jak mówiłem, bardzo niski procent trafianego z pierwszego podania. W pierwszym secie poniżej 50%. To naprawdę, to tak jak ja często w tym programie mówię, no to Iga to nie jest zawodniczka, która buduje swoją grę na serwisie. Ale że ona nie trafia pierwszym podaniem, po prostu graje się dużo trudniej, zwłaszcza w takich trudnych warunkach, gdzie tym serwisem jakby nie mogła od razu zyskać przewagi. A gdzieś na przestrzeni tych supertenisów często rozmawialiśmy o tym, że Iga ten serwis poprawiła i że to jest... Tak, no, czy no na przykład w Pekinie serwowała rewelacyjnie i od razu widać było, jak jej się wtedy świetnie grało. Natomiast no spokojnie, pamiętajmy, że te warunki są trudne. Iga też narzekała na te piłki, bo grają tymi piłkami Wilsonami, tymi, z którymi pani grały rok temu w US Series, czyli to są te piłki, które no Iga często dawała wyraz, że nie jest zdecydowanie fanką tych piłek. Iga użyła takiego stwierdzenia, że one się bardzo, bardzo szybko ścierają. No i wiadomo, to też ma wpływ na serwis, bo to też jest taka no, jakaś tam kontrola nad tym pierwszym podaniem. Natomiast no, tak jak mówię, pierwszy set, niepokojąco słaby w wykonaniu Igi. W pewnym momencie zrobiło się już 2-5, natomiast no też trzeba powiedzieć, że Marketa grała wtedy bardzo solidnie. Po prostu trzymała piłkę w korcie. Jeszcze często zmienia rotację, puszczała takie, jak to Iga nawet powiedziała, takie użyła słowa szmaty, czyli takie lekkie piłki z niższym kozłem, do których trzeba było podejść i często Iga w cudzysłowie głupiała, nie wiedziała, co z nimi zrobić, z tego się brało jeszcze więcej błędów. Natomiast no, było 2-5, Czeszka serwowała i czapki z głów, bo Iga wtedy zaczęła, no, rozpoczęła taką naprawdę piękną remontadę. Czyli kolejne wygrywane gemy, widać było, że z każdym gemem ta pewność siebie rosła, gra coraz lepiej. Wygrała tego seta po tiebreaku, a w drugim secie to już po prostu był ruch jednostronny. Czeszka kompletnie oklapła nawet tą solidność, którą imponowała w pierwszym secie, zniknęła. Dużo psuła, Iga po prostu panowała niepodzielnie na korcie i to było, widać było, że to jest kwestią czasu, kiedy ona ten mecz domknie. A ciebie zaskoczył ten zróżnicowany tenis Markety w pierwszym secie? Znaczy, no Marketa z tego jest znana. To jest taka zawodniczka, która nie dysponuje jakąś dużą siłą fizyczną, ale natomiast pamiętajmy, że ona ma inne argumenty. To jest zawodniczka leworęczna i to się zawsze dużo trudniej gra. To nawet Iga mówiła po tym meczu, że to są zupełnie inne rotacje. Te piłki inaczej skręcają, zwłaszcza przy serwisie, ale też przy uderzeniach z forehandu. Do tego wszystkiego się trzeba przyzwyczaić. Iga znana jest z tego, że z leworęcznymi zawodniczkami dobrze gra. Ona ma bilans, chyba nigdy nie przegrała z żadną leworęczną tenisistką w karierze, co naprawdę z godną podziwu statystyką. Największy idol ligi to leworęczny, tak. Taki pewien tenisista z Hiszpanii. Nadal, który co ciekawe jest w życiu jest praworęczny, ale nauczył się grać leworęką, no, taka dygresja. Mhm. Natomiast naprawdę no, to jest zawsze trudne. To się zawsze mówi, że no, po prostu trzeba wyjść i grać z tą leworęczną zawodniczką i robić swoje, ale to jest jednak zawsze potrzeba czasu, żeby się do tych innych rotacji przyzwyczaić. Iga sama mówiła, że ona potrzebowała trochę czasu, po pierwsze, żeby oswoić się z tymi nieszczęsnymi piłkami, po drugie też, żeby się zapoznać troszkę z tym kortem, bo wiadomo, trenowała troszkę, to ale... To jest trochę nieszczęsne kort. Ale wiadomo, no mecz to jest co innego, musiała troszkę się oswoić w tych warunkach. No, a po trzecie właśnie musiała przestawić się na ten zupełnie inny spin, czyli te inne rotacje tej leworęcznej Czeszki. Natomiast drugi set już kapitalny w wykonaniu Igi, ale też trzeba powiedzieć, że Czeszka już tutaj tą poprzeczkę zawiesiła wyjątkowo nisko. No już oklapła, jakby straciła wiarę w ogóle, że już z tak rozpędzoną Igą może coś zrobić i ten drugi set to w zasadzie toczył się błyskawicznie.
Teraz Igę czeka rywalizacja z Coco Gauff. Mówiliśmy sobie przed nagraniem, że to jest 8-1 dla Igi w tym head-to-head. Jedyny wygrany mecz Coco to także jedyny ich trzysetowy. Znaczy teraz grało niedawno w Cincinnati, to był świetny mecz i naprawdę wtedy z Coco zagrała kapitalne spotkanie, wtedy była rozpędzona. Gdzieś było, że rośnie przed US Open. Tak, mknęła, tam miała za sobą serię zwycięstw, którą potem jeszcze to zwycięstwo nad Igą, pierwsze w historii ich starć, bardzo ją też podbudowało, co sama podkreślała wielokrotnie. No i to zaprocentowało tym wielkim triumfem w US Open, natomiast no, potem już był ten mecz w Pekinie, jakby wszystko wróciło do normy. No Iga po prostu tą Coco zdemolowała jakby no, w takim stylu, jakim ten mecz przebiegał podobnie od tych poprzednich meczów Igi z Coco. Natomiast tak, no Iga w Pekinie naprawdę była rozpędzona, to był absolutny top Igi, jeżeli chodzi o formę w tym sezonie. A Coco widać było, że była podmęczona, że no nie była po prostu w dobrej dyspozycji. Oczywiście duża w tym zasługa Igi, która no potrafiła tak ją stłamsić. Natomiast ja uważam, że jednak ten mecz w Cancun może być zupełnie inny. Może to być jednak dużo bardziej zacięte spotkanie. Po pierwsze, Iga jednak jeszcze, no to nie jest jeszcze taka Iga, jaką byśmy chcieli oglądać. Bardzo cieszy to, że ona wygrała ten mecz, no ale to no tak porównując z innymi takimi naprawdę dobrymi meczami Igi, no to nie ma się co oszukiwać, nie był taki wybitny występ Igi, ale to może i dobrze, może niech ona się rozpędza z meczu na mecz. Pamiętajmy, że to jest bardzo specyficzny turniej, tutaj najlepsze trzeba zachować na te ostatnie spotkania, też trzeba te siły zachować. Natomiast tak jak mówię, ja myślę, że ten mecz Igi z Coco będzie bardzo zacięty, ciężki, bo Coco no, z Onsjaber, która no, trochę nie dojechała, mam wrażenie, na ten turniej, a przynajmniej tak można mówić po pierwszym meczu, no zaprezentowała się dobrze i to zwycięstwo jej ze stratą tylko jednego gema no robi wrażenie, nie ma się co ukrywać, robi to wrażenie. Zdecydowanie to jest też argument ku twojej tezie, że to ma być mecz wyrównany. 6-1, 6-0. Ciebie właśnie zaskoczyła ta wygrana Coco z Ons. Bardziej pytam, czy to Ons jest tak słaba, czy Coco tak mocna znowu na finiszu tego sezonu twoim zdaniem? Znaczy, wiesz co, ja nawet jak słuchałem wypowiedzi jednej i drugiej, to spodziewałem się, że po prostu Amerykanka i mentalnie, i fizycznie jest dużo lepiej przygotowana. On tak jakoś z Coco biła taka pewność siebie, jakiś taki zapał, że żeby ona poprzednie te WTA Finals jej kompletnie nie wyszły w tym Teksasie, a tam bardzo na nią liczono, wiadomo, grali w Ameryce, a Amerykanki po prostu tam zawiodły, zwłaszcza Coco. I ona taka, widać było w niej taką zadziorność, chęć, żeby zagrać lepiej niż rok temu. Natomiast Ons przed tym turniejem bardzo narzekała, że ona miała bardzo mało czasu, żeby się przyzwyczaić. Ons jest jednak taką zawodniczką, która no, lubi jednak te korty dobrze poznać, poczuć się tak, żeby no, uruchomić te swoje czary, te takie sytuacyjne zagrania. A tutaj widać było, że no, w tych warunkach nie czuje swojej gry. I ona nawet przed meczem mówiła, że ona jakoś tak no, no, w całej tej scenerii, w tym całym organizacyjnym chaosie, w tym jak ten kort późno został wybudowany, przy tym wietrze, przy tych jakichś dziwnych całych tych okolicznościach, to widać było, że nie są to okoliczności, w których no, ta Tunezyjka te swoje czary będzie w stanie uruchomić. Tak mi się przypomina historia nawet z Wimbledonu, jak on z Żaber była tak zestresowana meczem na Wimbledonie, że poszła się rozgrzewać na czarno, ubrana. Tak, to jest, każdy detal u niej jest, ja mam wrażenie, że ważny i każdy może je wyprowadzić z równowagi. Tak, on jest taką zawodniczką bardzo kruchą mentalnie, że ją bardzo, ona jest naprawdę, bardzo fajnie się ją ogląda. Jak ona jest w gazie, to jest po prostu poezja tenisa. To są te wszystkie sytuacyjne piłki, to jak potrafi świetnie rozregulować te wielkie strzelby. Tak, no dropshot z returnu, tak. To jest jej specjalność. Natomiast jeżeli ona nie czuje się pewnie na korcie, to potrafi zagrać bardzo słabo i tak właśnie teraz było w meczu z Coco. To ja trochę zahaczyłem o ubiór, więc trzeba zapytać o czerwoną sukienkę. Kiedyś raper FJZ rapował o czerwonej sukience, a teraz czerwona sukienka stała się przedmiotem naszej dyskusji w supertenisie. Tak, no trzeba powiedzieć, że Iga na tej gali no skradła show, wyglądała zjawiskowo naprawdę super wyglądała. Zresztą ciekawe są okoliczności tego, które zdradziła w rozmowie z amerykańską telewizją Tennis Channel. No bo Iga jako jedyna zaprezentowała się na czerwono i tak wszystkich to dziwiło, że co wszystkie na biało, Iga na czerwono. Iga zdradziła kulisy tego, że ona już dość dawno zobaczyła tą sukienkę polskiej projektantki. Bardzo jej się spodobała ta sukienka. Od razu sobie pomyślała, że właśnie tą sukienkę założę na suknię, no bo to bardziej suknia, elegancka suknia, na ceremonię losowania. Natomiast potem, krótko później, przyszedł mail z WTA z instrukcjami, że wszystkie panie mają się ubrać na biało, co
Iga, no jak to na biało? No przy mnie wychodzimy tam za mąż. No Iga tam próbowała jakoś lobbować, żeby jednak ta czerwona sukienka przeszła. No i po jakimś czasie przyszedł Majerz, okej, dobra, może być na czerwono. Ma się pozycję w świecie, tak. WTA. Czyli tak. Znowu Iga potrafiła postawić na swoje. Rzeczywiście trzeba przyznać, że w tych potyczkach z WTA często wychodzi starczą i teraz kolejne zwycięstwo. Miała okazję błysnąć w czerwonej sukience i naprawdę warto było nią powalczyć, bo było co oglądać. Naprawdę ja byłem, no, aż tak serce rosło patrząc na Igę, bo wyglądała zjawiskowo. A słabość Michała do Igi jest powszechnie znana w redakcji Super Expressu, nie tylko sportowej redakcji, uwierzcie mi państwo. Wracamy na korty, pogadajmy o arenie Sabalence, która naprawdę zmiotła z kortu. Nie wiem, czy to takie ładne słowo, ale ograła Sakari w efektowny sposób. Tam Greczynka tak, za bardzo miała prawa coś zrobić. Znaczy tak, no, wynik mówi sam za siebie, natomiast Greczynka sama mówiła, że kompletnie nie potrafiła odnaleźć swojej gry w tych dziwnych warunkach. A i tak kilka prezentów dostała od Aryny. Tak, natomiast Aryna jest taką zawodniczką, że ona nawet jak psuje, to jeżeli rywalka nie jest w stanie jakoś tak nawiązać przede wszystkim takiej też fizycznej walki, albo znaleźć jakąś na nią sposobu, no to ona wiadomo, że ten mecz wygra. No jednak te argumenty w postaci tej ogromnej siły między innymi to okazują się decydujące. Natomiast to ciekawe, no bo Aryna wygrała mecz 6-0, 6-1 z Marią Sakari, po czym po meczu naprawdę tak ostro przywaliła w te władze WTA, że no, mówiąc o braku szacunku dla zawodniczek, mówiąc, że to jest naprawdę, że jednak no, po imprezie tak prestiżowej jak finały WTA, to należałoby się spodziewać dużo większej jednak no, takiej no, uwagi, żeby ta organizacja była przeprowadzana no, bez takich wpadek, jakie obserwujemy. Naprawdę ostry wpis Sabalenki. Mi się to spodobało. No, pamiętajmy, że Aryna od niedawna jest dosyć konsekwentna. Jest liderką rankingu, więc to też się wiąże z taką trochę inną rolą w tym całym kobiecym świecie. No, teraz ona jest tym numerem, na którą się patrzy i bardzo mi się spodobało, że ona rzeczywiście potrafiła te błędy wytknąć i w ostrym tonie po prostu no, wypunktować te wszystkie niedociągnięcia, które obserwujemy i właśnie no, które krytykuje, za które władze WTA są krytykowane. I my śledzimy też poczynania Areny Sabalenki, no bo cały czas toczy się ta rywalizacja z Igą o tron rankingu WTA. Niekoniecznie jest tam na rękę, żeby Aryna Sabalenka wygrywała teraz mecz z Jessiką Pegulą. Znaczy tak, no wiadomo, kibice bardzo by chcieli, żeby Iga jak najszybciej na ten tron liderki wróciła, natomiast nawet Iga sama mówisz, to naprawdę nie ma sensu tak podchodzić do tego, że najważniejsze jest, żeby ona grała swoje, żeby myślała tylko o tym, żeby jak najlepiej zaprezentować się w najbliższym meczu, a jakieś te wyliczenia, kalkulacje to ją zupełnie interesują, a nawet tak jak mówisz, jak się za dużo o takich rzeczach myśli, to szkodzi. To szkodzi też Roger Federer, jak z nią rozmawiał w Nowym Jorku, to też mówił, że nie ma sensu zastanawiać się nad sytuacją w rankingu. Trzeba po prostu myśleć tylko o tym, co zrobić, żeby te wszystkie rzeczy, nad którą masz kontrolę, funkcjonowały jak najlepiej. Czyli po prostu trening, ciężka praca, przygotowanie do kolejnych spotkań. Natomiast oczywiście, no pamiętajmy tak, że Iga musi zrobić swoje, żeby odzyskać to prowadzenie w rankingu. Natomiast też Aryna Sabalenka tych punktów za dużo nie może zdobyć i każde zwycięstwo Sabalenki albo nawet sam występ, bo nawet za rozegranie meczów w WTA Finals te punkty się dostaje, no to jakby oddala Igę od tego celu. Ja myślę, że jeżeli Sabalenka będzie grała tak, jak w tym pierwszym meczu, teraz gra z Pegulą, to ciekawy jestem tego meczu. Pegula na pewno nie zawiesi tą poprzeczkę dużo wyżej niż Maria Sakkari, to co widać było w pierwszym meczu, więc to ten najbliższy mecz, tą noc dużo nam powie. Natomiast myślę, że Idze może być ciężko jednak odzyskać ten tron w tej edycji, bo myślę, że obie mogą naprawdę tutaj zagrać dobrze i spodziewam się, że obie wyjdą z grupy, a wtedy te scenariusze będą naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mała będzie możliwość, żeby Iga ten tron odzyskała, bo nawet jeżeli obie zagrają w finale i Iga ten finał wygra, to po prostu Iga tego tronu jeszcze nie odzyska. Natomiast pamiętajmy, że tak naprawdę ważne będzie to, co się wydarzy w styczniu, gdzie Sabalenka będzie w Australii broniła 2000 punktów za zwycięstwo Australian Open, a Iga tam odpadła już w czwartej rundzie. Więc to moim zdaniem
może się okazać właśnie takim kolejnym punktem zwrotnych w tej ich pasjonującej rywalizacji. I Michał, zamykamy temat kobiecego tenisa, bo jest to nasz pierwszy supertenis po sukcesie Huberta Hurkacza, czyli w finale turnieju w Bazylei, więc słowo także jemu się należy. Jak ty przeżywałeś ten turniej w wykonaniu Huberta? No bo naprawdę trzeba przyznać, że wiele wojen trudnych wygrał, ale w tej ostatniej trochę już zabrakło energii. Hubi naprawdę jest w gazie, Hubi złapał taki luz, przede wszystkim wróciła taka pewność siebie i też naprawdę poprawił forehand. To jest co godne podkreślenia. Dużo się mówi o tych jego serwisach, że on bije te rekordy w asach i prawdopodobnie przekroczy już niedługo liczbę tysiąca asów zaserwowanych w sezonie, a naprawdę to już dawno tak nie było, żeby kilka lat chyba Isner w 2019 roku, jeżeli dobrze pamiętam. No generalnie to będzie takie godne odnotowanie, osiągnięcie. Teraz natomiast mówię o serwujących, to teraz mówię o Benie Sheltonie i głównie pewnie o Hubercie. Natomiast Hubi, to też warto podkreślić, naprawdę poprawił forehand, który w jego przypadku często był taką dziurą w tym jego tenisie. Najłatwiej tak troszkę jak Zigą było, że jak chcesz zmusić Hubiego do pomyłek, to atakuje go forehand, bo ten forehand po prostu jest mniej regularną stroną w przypadku Huberta niż backhand. Natomiast teraz ten forehand zaczął świetnie funkcjonować. Naprawdę widać, że ta końcówka sezonu w wykonaniu Hubiego jest świetna. No, kiedy teraz nagrywamy ten program, to on chyba za chwilę będzie zaczynał już ten mecz w Paryżu z Sebastianem Kordą. Natomiast się trochę boję o Hubiego, bo on ma za sobą ten Szanghaj. W Tokio już po prostu jechał na oparach i już widać było, był tak wyczerpany, że z tym Chińczykiem przegrał głównie po prostu, że był wyczerpany. Potem były te kolejne turnieje, teraz jest ta Bazylea. I naprawdę bardzo dużo go sił ten mecz kosztował i pamiętajmy, że ten finał z Ożerem Aliasim, wyglądało tak, jakby on miał kontuzję. Łapał się za to lewe udo i pytanie, czy to był jakiś uraz mięśniowy, a to by było bardzo złe w tej części sezonu, czy to było tylko takie jakieś zmęczeniowe skurcze. Miejmy nadzieję, że to drugie. Natomiast bardzo jestem ciekaw, jak Hubi udźwignie po prostu ten ogromny wysiłek, bo między tą Bazyleą a Paryżą miał bardzo mało czasu na odpoczynek, a Sebastian Korda na tej świeżości może to wykorzystać. No, prawdopodobnie już jak się ten program ukaże, już będzie wiadomo, czy Hubi tego Kordę pokonał, no ale ja trochę się obawiam tego meczu. Oby Hubi mnie jeszcze raz pozytywnie zaskoczył, natomiast boję się, czy Hubiemu po prostu starczy energii w tym takim szalonym wyścigu ten awans do ATP Finals. Będziemy się temu, Michał, pilnie przyglądać na finiszu tego sezonu, no bo ATP Finals przed nami, WTA Finals już trwa. Trzymamy rękę na pulsie, a także będziemy pewnie następne supertenisy publikować, nagrywać i komentować to, co się dzieje w tenisowym świecie. Za dzisiaj już, Michał, bardzo ci dziękuję. Dzięki. I również dziękuję Państwu za obecność. Do zobaczenia, do usłyszenia całkiem niedługo. We'll be right back.